inthecage.pl. Hop. Cześć Michał, więc na początku chciałbym Ciebie zapytać, jak zareagowałeś, jeżeli w ogóle zareagowałeś, jeżeli widziałeś kursy bookmacherów, no bo wskazują Cię na pożarcie, tam ponad 3,20 na Ciebie, na Twoje zwycięstwo. Czy jesteś zaskoczony? No bo Twoja kategoria wagowa będzie cięższa. Sytuacja, wiesz, strasznie motywująca sytuacja i miałem taką samą sytuację z, o ile dobrze pamiętam, z Tomkiem Drwalem, z Damianem Janikowskim. Też była podobna sytuacja, chyba jeżeli chodzi o kursy bookmacherskie. Teraz jest tak samo i tyle. No zostałeś królem krucyfiksów. Czy jest duża szansa na to, że nie poddasz, a właśnie w ten sposób zakończysz pojedynek? No bo sporo osób na to liczy. Wszyscy sądzą, że zostaniesz znokautowany. Więc no, Roberto, to będzie najgroźniejszy na początku. A czy faktycznie to jest tak, że ty nawet tej płaszczyzny nie podejmiesz, tylko od razu pójdziesz tam, gdzie czujesz się najlepiej? No zobaczymy, no to też trzeba wyczuć klatkę i wyczuć walkę, wiesz, nie chciałbym tutaj powiedzieć, że będę od razu do tego wskakiwał, bo to też nie jest dojście do krucyfiksa, to też trzeba wypracować sobie tą sytuację, to nie jest tak, że wchodzisz i tam jesteś, nie, także to zanim dojdzie do krucyfiksa, to trzeba jeszcze przejść przez zasieki w postaci uderzeń Roberta i jego nóg i sprowadzić go do parteru i dopiero tam jeszcze wypracować sobie sytuację, żeby dojść do tego krucyfiksa. Bardzo bym sobie tego życzył, jeżeli już mamy tak tutaj o tym rozmawiać, żeby tak się to zakończyło. Hubert, poprosimy o pytania. Cześć Michał. Michał, przed swoim ostatnim pojedynkiem przed ostatnią galą w KSW nie mogłeś w pełni trenować, ponieważ nie byłeś w pełnym zdrowiu. Jednak dzisiaj już widać, że jesteś uśmiechnięty. Czyli mniemam, że wszystko z twoim zdrowiem już jest okej, tak? Wszystko jak najbardziej, wszystko jest w porządku. To jeszcze pytanie o Roberto Soldicie. Roberto Soldic, wszyscy mają go i wszyscy podziwiają jego piekielną siłę ciosu. Myślisz, że ta jego siła ciosu troszkę może być mniejsza w kategorii średniej? Wiesz co, no, ciężko to tak wszystko jednoznacznie określić. No, na pewno to, że to nie będzie jego taka, powiedzmy, waga, w której docelowo się bije, będzie miało to wpływ na ogólną dyspozycję, a czy mocno ja to odczuję, no to wszystko się przekonam w sobotę. Tomek, Fight Sport. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Michał, mam pytanie, bo można powiedzieć, że tak typowo teraz już rywale leworęczni, bijący z odwrotnej pozycji, zacząłeś się specjalizować właśnie w pojedynkach z tego typu rywalami. Tutaj Roberto Soldic jest troszeczkę mniejszy, troszeczkę bardziej chyba ruchliwy będzie wychodząc z tej niższej kategorii. Czego się najbardziej obawiasz z jego strony? Niczego się nie obawiam. Koncentruję się nad tym, co mam zrealizować. Jeśli chodzi o właśnie ten pojedynek, długo trwało naradzanie się, żeby wziąć taki pojedynek z twojej strony? W ogóle nie trwało. Także tu od razu zaakceptowałem. Wiesz co, podświadomie gdzieś tam czułem, że może nastąpić taka sytuacja, że dostanę propozycję szybko walki. Nie sądziłem, że to będzie już listopad, bardziej myślałem, że to może grudzień będzie. Ale udało się już zobaczyć na listopadzie. Dla mnie to super, mówię. Im mam więcej, częściej walki, tym jest mi przyjemniej trenować i widzieć ten cel na końcu drogi. Michał Cichy. Słuchaj Michał, ja Cię może zapytam trochę o inną kwestię. Dwa dni temu w Szczecinie odbyła się gala EFM. Jak w ogóle udał się event i czy jesteś zadowolony z tego, jak wyglądał? Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że moi klubowi koledzy wygrali. Myślę, że ogromny progres pomiędzy przedostatnią galą, która się odbywała, na której miałem okazję walczyć, a tą galą. Wizualnie na żywo bardzo mi się to wszystko podobało. Bardzo dobre zestawienia zawodników, którzy mieli podobne rekordy i by walczyli na podobnym poziomie i to też gwarantowało dużo emocji i to, że żaden z zawodników nie chciał ustąpić, a między innymi też nie było jakichś wielkich takich różnic w ich poziomie takich widocznych, więc
walki się bardzo dynamiczne były, fajnie się oglądało i cieszę się też ogromnie ze zwycięstwa Maćka Różańskiego, bo tak jak zawsze powtarzam, to mieć takiego sparring partnera to jest naprawdę bezcenne coś, bo tak jak się dociążamy nawzajem z Maćkiem Różańskim, to jest tylko gwarancja tego, że z każdej walki jesteśmy po prostu coraz lepsi. Wspomniałeś tutaj o Maćku Różańskim. Waga półciężka w KSW jest dość słabo obsadzona. Nie uważasz, że dobrze by było, jakby Maciek dołączył do KSW? Wiesz co, mamy teraz tutaj bardzo mocną pakę, jeżeli chodzi o półciężką, bo oczywiście jest nasz mistrz, czyli Żyrafa, jest Maciek Różański, który przeszedł wagę wyżej po to, żeby nie tracić siły i nie borykać się z kontuzjami do wagi właśnie tej wyżej półciężkiej. Jest jeszcze niepokonany Łukasz Sudolski, który jest piekielnie mocny naprawdę i nie zaznał jeszcze nigdy smaku porażki. Więc tutaj u nas w klubie półciężka jest duża, jeżeli KSW miałoby ochotę rozszerzyć swoje tutaj ilość zawodników półciężkiego kolejnego berserkera, to na pewno jeden z tych dwóch zawodników, który jeszcze nie jest zakontraktowany, chętnie by dołączył. Szymon? Cześć Michał, właśnie wspomniałeś o Tomku Narkunie. Tomek będzie walczył jedną walkę przed tobą. Jak to na ciebie wpływa? Czy to jest jakaś dodatkowa presja? Bo wiadomo, ty będziesz się już rozgrzewał do walki, Tomek będzie walczył. Nie, no presja nie, no wielokrotnie mieliśmy przecież sytuację, że moi klubowi koledzy walczyli przede mną i nie zawsze miało to szczęśliwe zakończenie. Mówię, no zawodnik z tym doświadczeniem co ja, to już jakby musi rozgraniczyć pewne emocje i skoncentrować się na tym, co on musi zrobić w klatce. No i w MMA jesteś 17 lat, w KSW jesteś 14 lat, no bez wątpienia jesteś weteranem polskiego MMA, MMA jest całym twoim życiem. Miałeś kiedyś takie myśli, takie rozkminy, ile to wszystko jeszcze może trwać u ciebie? Wiesz co, no na początku bardziej miałem myśli, czy to jest droga, czy to jest dobra droga, którą obrałem, bo na początku nie było tak przyjemnie i kolorowo, jeżeli chodzi o same wypłaty, gaże, sponsorów i wszystko, całą tą otoczkę. Dopiero gdzieś myślę w 14 roku to tak wszystko się zmieniło, jeżeli chodzi o takie już stabilną sytuację taką życiową i takie utwierdzenie siebie, że podjąłem dobrą decyzję. Filip? Dzień dobry Michał, mam do ciebie kilka pytań. Pierwsze z nich to przed walką, po walce w zasadzie z Aleksandarem Iliczem wspominałeś, iż nie sparowałeś w przygotowaniach do tej walki, ponieważ byłeś kontuzjowany. Ze względu na relatywnie krótki odstęp pomiędzy tą walką a walką z Roberto, no możemy się domyślać, że z tym zdrowiem może jednak nie jest jeszcze do końca wszystko ok. Natomiast ja uważam, że jesteś inteligentnym facetem, a poza tym twoja partnerka oraz trener na pewno nie dopuściliby cię do walki w złym stanie zdrowia. Nie za bardzo wiem, jak mam odpowiedzieć, wiesz? Chyba się skupię tylko na tym, że powiedziałeś, że jestem inteligentnym zawodnikiem. Nie, oczywiście nie sparowałem. Tak naprawdę już się czułem dosyć dobrze przed walką z Aleksandrem, ale nie chciałem złapać czy odnowić kontuzji przed samą walką, dlatego już odpuściłem sobie te sparingi w MMA i te zapasy, bo bałem się tego, że po prostu noga nie wytrzyma. A w momencie, kiedy jakby zrobiłem tą walkę i ta noga super się zachowała, nie było żadnych problemów. No a w poniedziałek byłem na treningu, zaraz po gali, nie dlatego, że już wiedziałem, że będę walczył na następnej, tylko dlatego, że ja po prostu taki jestem, lubię walczyć i lubię trenować tak samo i jakby już wiedziałem, że skoro zawalczyliśmy i ta walka wytrzymała, no to można z powrotem wejść w normalny cykl treningowy i robić zapasy i właśnie sparingi MMA i tak się też stało. Michał, Aleksander Ilicz i zarówno Roberto Soldicz walczą z odwrotnej pozycji, natomiast stylistycznie są to zupełnie inni zawodnicy. Powiedz, w tych przygotowaniach kto próbował gdzieś imitować tobie tego przeciwnika, bo masz dużo sparring partnerów i wiemy też, że między innymi Seweryn Kirschibel z XYZ Fight Academy Bydgoszcz często u was bywa. Wiesz co, jeżeli chodzi o moje przygotowania, najwięcej pomaga mi dwóch mańkutów, czyli Tomuś Romanowski, aka Szczena, którego serdecznie pozdrawiam, i Maciej, aka Jewtuszko, i Rokes Jewtuszko, więc którego też serdecznie pozdrawiam. Nieco dwóch innych mańkutów, którzy właśnie
starali się imitować tutaj jak najbardziej styl Roberto. Oboje są naturalnymi mańkutami i z nimi toczyłem jak najwięcej właśnie pojedynków drilli i właśnie z nimi też robiłem najwięcej, żeby się jak najbardziej przygotować pod tego mańkuta. I in the cage. Michał, rozmawialiśmy przed ogłoszeniem walki, przed walką Habiba z Justinem Gaethje i pytałem ciebie, czy 30-0 to będzie koniec, a tutaj widzimy, że chyba 29-0 i będzie koniec. Pytałem o to Mariusza Zaromskisa, który trenuje w AKA, nie był w stanie precyzyjnie to pytanie odpowiedzieć. Ja wiem, że ty mocno interesujesz się zawodnikami AKA i karierą Habiba, więc ciebie o to zapytam. Czy w twojej opinii to będzie faktycznie koniec, czy jednak ta dusza fightera mu nie pozwoli na długo tych rękawic zostawić w klatce? Wiesz, trzeba tutaj zrozumieć szerzej po prostu ich mentalność. To jest taka mentalność, że dla nich słowo jest ważniejsze od pieniędzy i raz coś powiedziane, ciężko jest do zmiany. Ja myślę, że jest szansa na to, żeby jeszcze Khabib zawalczył, bo były rozmowy z Dana White'em, z tego co sobie czytałem i gdzieś tam widziałem, że powiedział, że porozmawia jeszcze z mamą i jeżeli mama da zielone światło, no to wtedy on zawalczy. On na pewno sportowo będzie cały czas sobie trenował i będzie pomagał swoim kolegom klubowym. Także tu nie ma żadnej takiej sytuacji, żeby on przestał w ogóle trenować. I to jest tylko kwestia tego, żeby myślę, może osoby trzecie, ktokolwiek porozmawiał, że szkoda by było, żeby w tak młodym wieku zakończył karierę, tym bardziej, że naprawdę ma jeszcze może parę fajnych pojedynków za dobre pieniądze, chociaż to dla niego nie jest żaden argument, jak już wiemy, no bo są oni zupełnie inaczej, innymi kategoriami funkcjonują, nie? Dzięki. Przepraszam. Ostatnie pytanie, Filip. Pytanie z mojej strony. Wielu kibicom brakuje słynnego Serce wali jak dzwon. Nie pytam cię o powody zmiany tego utworu, natomiast pytam cię o różnicę w emocjach towarzyszących ci pomiędzy tym utworem a utworem Veni. Wiesz co, jeden i drugi utwór naprawdę bardzo fajnie nakręca mnie przed walką. Z jednym i z drugim utworem całkowicie utożsamiam się, jeżeli chodzi o tekst, który jest w tych piosenkach. Więc no, emocje są bardzo fajne i mówię, nie wyszedłbym do utworu, który by nie powodował tego, że mi włosy stają dęba na rękach i na plecach, żeby dobrze mi nakręcały przed walką, więc różnic mało. Super, dziękujemy bardzo serdecznie.